Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym spotkaniu. Nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem. Specjalizuję się w dietetyce klinicznej, czyli takim rodzaju dietetyki, która służy do leczenia chorób dzięki odpowiedniej diecie. Jestem też dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Od wielu lat zajmuję się różnymi aspektami medycyny ogólnej. Od kilku lat koncentruję się na leczeniu nie tylko z pomocą tradycyjnej medycyny klasycznej, ale przede wszystkim właśnie dzięki zastosowaniu ekstraktów roślinnych, ziół i diety. Także witam wszystkich Państwa. A dzisiejszy temat, jak naturalnie radzić sobie z chorobą Hashimoto. Jak zwykle opowiemy o tym, co to jest za choroba, opowiemy o jej objawach, o konsekwencjach, o tym, jak tradycyjnie się ją leczy, jakie mogą być objawy tej choroby. Powiemy sobie również o tym, jak nasza medycyna fundamentalna patrzy na to, w jaki sposób powinno się leczyć chorobę Hashimoto, i opowiemy sobie o mieszankach, ekstraktach roślinnych, które w tym wypadku warto stosować. Choroba Hashimoto pochodzi od nazwiska japońskiego chirurga, doktora Hashimoto, który w 1912 roku opisał pierwsze 4 przypadki tej choroby. Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy, jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Jest to bardzo ważne. Zawsze zwracamy uwagę na to, jaka jest przyczyna choroby, w związku z tym dzięki temu możemy później lepiej leczyć, lepiej radzić sobie z tą chorobą, jeżeli znamy przyczynę. Samo to zapalenie, przewlekłe zapalenie tarczycy jest niebolesne. To jest też ciekawa cecha. Muszą Państwo wiedzieć, że na medycynie uczy się nas, że stan zapalny to jest nie tylko zwiększenie objętości narządu, zaczerwienienie, zmniejszenie funkcji, ale również bolesność danego narządu. Tarczyca w tym wypadku nie jest bolesna, natomiast sam gruczoł jest niszczony, co doprowadza w ostateczności do zmniejszenia produkcji hormonów. Czyli niedoczynności tarczycy, tak? I ta niedoczynność tarczycy jest najczęstszym zaburzeniem czynności tarczycy. Występuje u około 5% dorosłych kobiet i około 1% mężczyzn. Natomiast sama choroba Hashimoto, którą się dzisiaj zajmujemy, jest najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy. Występuje z innymi chorobami autoimmunologicznymi, czyli na przykład cukrzycą, celiakią czy reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dlaczego my się w ogóle zajmujemy chorobą Hashimoto? Przecież jest tysiące różnych chorób i przyszło nam do głowy akurat choroba Hashimoto. No szanowni Państwo, że okazuje się, że w dzisiejszym świecie choroby autoimmunologiczne występują bardzo często i sama choroba Hashimoto, czyli właśnie zapalenie tarczycy, jest bardzo często występującą dolegliwością. Spotykamy się częściej w tej chwili z tymi konsekwencjami stanów zapalnych, a więc tym, co jest podłożem tak naprawdę choroby Hashimoto. Zaraz sobie o tym powiemy. Hashimoto ma swoje objawy miejscowe i ogólnoustrojowe. Jeżeli chodzi o miejscowe, to możecie Państwo wyczuć wolę, czyli powiększenie się tarczycy i guzki na tarczycy. Tarczyca, tak jak powiedziałem, nie boli. Co jest ciekawe, szanowni Państwo, na początku podrażniona tarczyca może wejść w stan nadczynności, aby następnie zmniejszyć swoją funkcję i w konsekwencji doprowadzimy do niedoczynności tarczycy. Jakie są główne objawy wskazujące na niedoczynność tarczycy? Spróbujcie sobie wyobrazić, szanowni Państwo, że wasz organizm zaczął pracować wolniej, zaczął pracować mniej energii. Wszystkie wasze narządy pracują tak, jakby były niewydolne. Pracują wolniej. Czyli jeżeli zaczniemy od kwestii energii, to taka osoba z niedoczynnością tarczycy będzie miała uczucie zimna, będzie szukała jakichś ciepłych miejsc, będzie zmęczona, bardzo często będzie miała osłabiony nastrój czy depresję, może mieć zaburzenia pamięci, ponieważ energia
tego organizmu. Dynamika tego organizmu jest spowolniona, więc może być zwiększenie masy ciała, mogą być problemy z zaparciami, spowolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze. Też bardzo charakterystyczna, sucha, łuszcząca się, blada skóra i suche włosy i u kobiet zaburzenia miesiączkowania i niepłodność. Więc mamy bardzo uogólnione, negatywny wpływ tej choroby na organizm. Jak zaczniecie Państwo diagnozować, czyli przychodzi ktoś z takimi objawami, rozmawiamy sobie i szukamy dowodów na to, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem problemów z tarczycą, no to zaczynamy od tego, że po prostu mierzymy poziom hormonów tarczycy i hormonów wpływających na tarczycę, czyli mamy TSH, tyreotropowy hormon, który jest produkowany w przysadce mózgowej i on wpływa na tarczycę. Jego poziom zależy od tego, to jest takie sprzężenie zwrotne, tak? Dwa narządy wpływają na siebie i sobie sterują wzajemnie i możemy mieć dużą ilość hormonu TSH w przysadce, ponieważ mamy małą aktywność tarczycy. Czyli co robi przysadka? Przysadka produkuje dużo hormonu TSH po to, żeby stymulować tą tarczycę i mówi tak w cudzysłowie do tej tarczycy, tarczyca, daje ci więcej TSH, żeby cię stymulować, żebyś się ruszyła, żebyś nie była niedoczynna. A tarczyca niestety jest zniszczona stanem zapalnym, tak naprawdę zamiast tkanki miąższowej, gruczołowej, tej, która produkuje hormony, gdzie dochodzi do konwersji hormonów i wchodzi tkanka łączna i tak naprawdę ilość tej tkanki gruczołowej stopniowo zanika. Czyli możemy mieć jawną niedoczynność, kiedy mamy dużo TSH i mało hormonów tarczycy, FT4 na przykład, i utajoną niedoczynność tarczycy, kiedy mamy duże TSH, ale jeszcze prawidłowy poziom FT4. Bardzo ważne i tak naprawdę charakterystyczne dla choroby Hashimoto, żeby odróżnić tą chorobę od innych problemów tarczycowych, jest oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych, czyli anty-TPO i anty-TG, które w tej chorobie, szczególnie anty-TPO, a to jest charakterystyczne, są zwiększone, czyli przeciw tym aktywnym, ważnym substancjom, które powodują konwersję hormonów i aktywność tych hormonów tarczycowych. Choroby autoimmunologiczne, takie jak choroba Hashimoto, i to jest, proszę Państwa, myślę, że to większość z Państwa wie, ważne, bardzo ważne, są spowodowane czynnikami środowiskowymi najczęściej, mogą mieć genetyczne i bardzo często są spowodowane przez infekcje. Może to być na przykład infekcja wirusowa. Jakie czynniki środowiskowe? Nadużywanie różnych chemikaliów, w tym również leków, tak? Narodziny, cięcia cesarskiego, chemikalia, toksyny, zła dieta z konserwantami, z żywnością przetworzoną, brak snu i stres, ale też infekcje wirusowe, które powodują, że organizm w cudzysłowie można powiedzieć głupieje, czyli wchodzi w chorobę, tak? Jak to się dzieje? Jak jakaś substancja chemiczna zmodyfikuje naszą odporność, tak jakby, nie wiem, mgła zasnuła mądrość naszego układu odpornościowego i nagle on zaczyna atakować własną tkankę. To tak to się dzieje w chorobach autoimmunologicznych, w tym również w chorobie Hashimoto, że dochodzi do ataku na własną tkankę, w tym wypadku niszczona jest tarczyca przez nasz własny organizm. I tutaj kluczowym jest oczyszczenie tego organizmu, zmniejszenie stanów zapalnych i jakby odwrócenie tego całego procesu niszczenia i prowokacji autoimmunologii. Czyli co musimy zrobić? Kluczowe, jakie są elementy leczenia naturalnego chorób autoimmunologicznych. Musimy walczyć z ukrytą infekcją, albo pasożyty, albo borelioza, albo jakaś grzybica, albo bakterie chorobotwórcze. Walka ze stanami zapalnymi, na przykład w układzie moczowym. Może być również układ pokarmowy. Dwa najczęstsze miejsca, jakie znajdziecie Państwo, to układ pokarmowy, układ moczowy. Zaburzenie mikrobioty jelitowej i
likwidacja nieszczelności jelit, czyli te procesy, które powodują, że przenikają do naszego organizmu substancje przez te nieszczelności, które nigdy się tam w takiej postaci nie powinny znaleźć. One prowokują stany zapalne. Czyli my musimy zastosować odpowiednią dietę, probiotyki, wielonienasycone kwasy omega-3 aloes. No i suplementacja pozwalająca na powrót do dobrostanu, czyli zioła, minerały, witaminy, omega-3, dieta. Czyli dieta na przykład w protokole autoimmunologicznym. Czyli jeszcze raz, jak patrzymy na mechanizm, taki przykładowy mechanizm autoagresji, to jakiś wirus, pasożyt, bakteria albo toksyna modyfikuje pracę naszego układu immunologicznego. On popełnia błąd, myli własne tkanki i komórki i zaczyna je niszczyć. I tak powstaje ten proces autoagresji nazywany chorobą autoimmunologiczną. No i co, szanowni państwo, nie ma niestety w medycynie klasycznej skutecznego leczenia przewlekłego zapalenia limfocytowego. Czyli nie ma udokumentowanego skutecznego leczenia choroby Hashimoto, który zahamowałby proces niszczenia tarczycy. Podaje się w momencie, kiedy tarczyca jest zniszczona i wchodzi w niedoczynność, po prostu lek hormonalny, tak, lewotyroksynę, która produkowana jest syntetycznie i jest po prostu identyczna jak wytwarzana w tarczycy i ma takie samo działanie. Chemicznie identyczna, a oczywiście inaczej jest produkowana i gdzie indziej powstaje. Natomiast medycyna fundamentalna, którą propaguje, opisuje zasady naturalnego leczenia choroby Hashimoto. I przypomnę, że jest to zdrowa dieta, relaks, sen, suplementacja i fitoterapia i aktywność fizyczna, czyli wprowadzenie naszego organizmu w dobrostan. Suplementacja jodu. Kilka takich elementów związanych z dietą, z suplementacją. Szanowni państwo, nie ma problemu, jeżeli źródłem jodu jest dieta. Niedoczynności tarczycy to są głównie ryby, makrela, dorsz. Może być sól jodowana, woda mineralna, a nawet czerwone wino. Natomiast nie suplementujemy jodu, jeżeli nie ma niedoboru jodu w organizmie. Proszę uważać na procedury jodowe. One są bardzo dyskusyjne. Dlaczego? Dlatego, że podawanie jodu w nadmiarze może wywołać efekt Wolfa-Szarkofa, fizjologiczne zjawisko chwilowego zaprzestania wychwytu jody przez tarczycę, kiedy wprowadzamy do organizmu wysokie dawki zewnętrzne jodu, to skutkuje zahamowaniem produkcji hormonów tarczycy. Efekt ten jest ma charakter przejściowy, ale to jest gigantyczne takie ogłupienie tego organizmu. Podawanie płynu Lugola było modne przy katastrofie elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku, kto pamięta. Także ja pamiętam, jak dostaliśmy właśnie płyn Lugola, wszystko już było za późno, a i tak wszyscy byli dokarmiani płynem Lugola. Ważne jest również to, żeby suplementować minerały i ja później państwu przypomnę o tym, że te minerały w tym protokole naszej medycyny fundamentalnej są niezbędne i my je powinniśmy suplementować, czyli na przykład selen jest składnikiem enzymu, które uczestniczy w produkcji hormonów. Jeżeli mamy niedobór selenu, który oczywiście wpływa na bardzo wiele innych różnych funkcji, ale tu skupiamy się na tarczycy, to mamy problemy z wytwarzaniem skutecznego hormonu tarczycy. Żelazo, bardzo ważny element, składnik tarczycowej peroksydazy jodującej, który odpowiada również za te przemiany hormonów tarczycy. Czyli jeżeli mamy obniżone stężenie żelaza w organizmie, to też to może prowadzić do zmniejszenia aktywnych postaci hormonów tarczycy i wzrostu TSH. Tak? Zobaczcie, że jak wiele czynników musimy obserwować w trakcie diagnostyki. Kolejny cynk, który, proszę pamiętać, nie gromadzi się w organizmie. My musimy koniecznie suplementować, dostarczać z odpowiednią dietą cynk, dlatego że niedobór cynku również
uniemożliwia prawidłową konwersję FT4 do FT3. Tak? Czyli kolejny element niezbędny do prawidłowej syntezy hormonów tarczycy. To jest bardzo ważny element. Cynk zresztą uczestniczy w bardzo wielu procesach jako składnik enzymów, na przykład proteaz. Żeby w naszym organizmie była prawidłowa gospodarka jodu i on był odpowiednio używany, to też u osób, które mają problemy z Hashimoto, trzeba ograniczyć zjadanie pokarmów wolotwórczych, czyli mamy warzywa kapustne, strączki. Proszę zwrócić uwagę, że soja u tych osób jest absolutnie zakazana. Tak? Rzepa, brukiew, orzeszki ziemne czy gorczyca. Dozwolone jest umiarkowane spożycie tych produktów, ale po uprzedniej poddaniu obróbce termicznej i tutaj też nie dotyczy to soi. Także soja bardzo wiele osób uważa za bardzo potrzebną i zdrową. Ja się z tym zgadzam. Są takie sytuacje, kiedy jest nas potrzebna, natomiast nie dotyczy to osób z chorobą Hashimoto. Bardzo, bardzo ważny element zdrowej diety to są kwasy omega-3, witaminy i antyoksydanty, dlatego że ten kompleks ma właściwości zwalczające wolne rodniki, zmniejszające stany zapalne. Witamina D3 i tutaj bardzo ważne jest również, rekomendowane jest B12 i kwas foliowy, ale w formie też metylowanej, żeby było łatwiej. Tak? Proszę pamiętać, żeby też D3, B12 czy kwas foliowy suplementować. Jako dieta stosujemy dietę eliminacyjną, czyli tak zwany protokół autoimmunologiczny. Ja tutaj króciutko Państwu przypomnę, żebyście mieli jak najwięcej takich praktycznych rzeczy, które są potrzebne. Odpowiednia dieta wspomaga leczenie i jednocześnie dietę trzeba wspomagać suplementacją. Proszę o tym pamiętać. Podstawą protokołu autoimmunologicznego jest restrykcja i ścisła dieta bez zbóż, czyli pszenica, żyto, jęczmień, kukurydza, proso, roślin strączkowych i nabiału. I ja to nazywam wariant podstawowy. Czyli tak naprawdę od tego zaczynamy. Obserwujemy ten organizm. Przy braku wystarczającej skuteczności wyklucza się również orzechy, w tym kasztany, proszę pamiętać. Natomiast migdały, orzeszki ziemne i kokos są dozwolone. Niektórzy dyskutują z kokosem, tak? Jajka. Mówimy tu, proszę pamiętać, jeżeli ten podstawowy protokół jest nieskuteczny i patrzymy na pacjenta i nie widać bardzo wyraźnej poprawy, to trzeba rozszerzyć protokół autoimmunologiczny. Jajka, rośliny psiankowate, czyli ziemniaki, pomidory, bakłażan, tak? Czy na przykład agrest, jagody goji, pieprz i nasiona, łącznie z kawą, kakao, czyli czekolada i alkohol. To są wtedy produkty w tym pełnym protokole autoimmunologicznym zakazane. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, co jemy w chorobie Hashimoto. Ryby i skorupiaki. To oczywiście mój komentarz bez rtęci i konserwantów, czyli staramy się szukać takich ryb, skorupiaków, które były hodowane. Podroby, w tym wątróbka, dobrej jakości mięso, czyli czyste chemicznie, takie czyste chemicznie mięso to jest cielęcina, jagnięcina, dziczyzna, indyk, tak? Tego szukamy, królik, bardzo dużo warzyw, przede wszystkim warzyw zielonych, czyli mamy surowe, jak i gotowane warzywa. Im większe urozmaicenie, tym lepiej, czyli mówimy tutaj o dużej ilości warzyw, ale z wyjątkiem psiankowatych. Oliwa z oliwek, awokado, olej kokosowy, słonecznik, migdały, kokos. Owoce z umiarem, szanowni państwo, i tutaj od razu wspominam, dlatego że my chcemy tak eliminować stany zapalne, żeby też w naszym organizmie było minimum tych słodyczy, dlatego że słodyczami będą żywiły się pasożyty, grzyby i różne wrogie nam organizmy, a my chcemy za wszelką cenę uzyskać jak najlepszy efekt. Czyli jemy, ale na smak,
banany, grejpfrut, kiwi, mandarynki, pomarańcze, cytryny, limonki, maliny, borówki, truskawki, ananas i kokos, ale proszę pamiętać, nie kilogram, tylko na smak, dosłownie mała garstka i powoli sobie zjadamy. Bardzo ważne są niepasteryzowane kiszonki, jakieś świeże, czy jakieś ogóreczki, kapusta kiszona, jogurt z mleka kokosowego i oczywiście tutaj możemy stosować mieszanki probiotyczne typu OptiProbio. Suplementujemy omega-3, magnez, cynk, selen, witaminy. Tak, to co mówiłem, szanowni państwo, wcześniej, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tarczycy i konwersji hormonów. Warto zwrócić uwagę, że stres i brak snu działają prozapalnie. Proszę pamiętać, będę to zawsze powtarzał wszystkim osobom, które są w naszej grupie, że jeżeli chcemy się wyleczyć i jeżeli chcemy osiągnąć jakiś efekt, to my musimy również dbać o ten aspekt taki relaksu i wysypiania się. Dlatego, że jeżeli o to nie zadbamy, będziemy mieli zwiększone stany zapalne. Bardzo dyskusyjnym jest tutaj aktywność fizyczna. Proszę pamiętać, że bardzo intensywna aktywność fizyczna jest również prozapalna. Więc takie osoby nie mogą wyczynowo uprawiać jakiegoś sportu, po prostu muszą do tego podejść bardzo ostrożnie. No dobrze, mamy zatem holistyczne podejście suplementacyjne, czyli robimy mieszankę, miks różnych substancji opisanych w naszych preparatach, czyli liver, dex, oksy w syropie, probio, multi supreme, bo tam mamy witaminy i minerały i aloes, tak, który zawiera aloes i ekstrakt z dzikiej róży, tak, żebyśmy mieli pełne wsparcie suplementacyjne. No dobrze, czyli przypomnijmy sobie. OptiLiver, który ma kluczowy wpływ na detoksykację organizmu. Czyli jak będziecie sobie przypominali wcześniejsze slajdy, wcześniejsze informacje o Hashimoto, to proszę kojarzyć te dwa elementy. Czyli równowaga organizmu i zwalczanie stanów zapalnych. Jednym z najważniejszych narządów jest wątroba. W związku z tym zastosowanie mieszanki ekstraktów roślinnych, które wspomagają pracę wątroby i prawidłowe trawienie, jest tutaj kluczowe. Więc OptiLiver jest niezbędny. I w OptiLiver, jak państwo może pamiętacie, znajdziemy katukę skorpionowatą, mniszek lekarski, łopian, czereśnię dziką, owoc z ananasa, który zawiera ekstrakty enzymatyczne, jak też liść melonowca właściwego, który też zawiera silne ekstrakty trawienne. Więc to powoduje, podawanie tej mieszanki powoduje, że nasza wątroba lepiej funkcjonuje i szybciej usuwa różne toksyny. Część z osób pyta, dlaczego tutaj nie ma ostropestu. Szanowni państwo, ostropest jest bardzo fajną rośliną wpływającą pozytywnie na wątrobę, ale muszę państwu powiedzieć, że katuka skorpionowata, która jest specjalnie tutaj zamiast ostropestu, jest wielokrotnie silniejsza od ostropestu i nie ma takiej potrzeby, żeby on tutaj wchodził w jakieś niepotrzebne interakcje z kłączem kutki. W związku z tym tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby ostropest był zastosowany. OptiDex, czyli mamy detoks organizmu, no jakby z oczywistość. Wspominaliśmy o tym, że proces autoimmunologiczny może powstać albo po infekcji, albo po zatruciu organizmu. No jeżeli po zatruciu organizmu powstaje proces autoimmunologiczny, to my musimy użyć ziół odtruwających do oczyszczania organizmu, żeby osiągnąć efekt. Tak, czyli mamy orzech włoski, bylicę, piołun, brokuł, goździkowiec i chlorelle. Zresztą jak państwo zwrócicie uwagę na te składniki, to tutaj na przykład szczególnie zwracamy uwagę na brokuł i chlorelle. Dlaczego? Dlatego, że mamy gigantyczne właściwości antyoksydacyjne, a w przypadku chlorelli chelatowanie metali ciężkich i usuwanie różnych świństw z organizmu. Zobaczcie, kolokwializm. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby skutecznie sprowokować dobrostan w organizmie osoby z Hashimoto, jeżeli nie zastosujemy szerokiego procesu adaptacji i detoksykacji. Również
potrzebujemy antyoksydantów po to, żeby zmniejszyć stan zapalny, żeby zmniejszyć ilość wolnych rodników. Czyli mamy konieczność zastosowania OptiOksy. Oczywiście, szanowni państwo, ja przypominam, że zdrowe jedzenie zawiera antyoksydanty, ale no nie ma co, jak państwo pójdziecie, szczególnie w okresie, nie wiem, wiosny, jesieni, zimy do sklepu, to niewielka jest ilość wysokiej jakości antyoksydantów w pożywieniu. Stąd suplementacja jest konieczna, szanowni państwo. I tutaj syrop oksy, który zawiera bardzo ciekawą, szeroką gamę ekstraktów roślinnych, które mają właściwości antyoksydacyjne, czyli alga, eklonia kawa i ekstrakt z pomidora zawierający likopen i luteina i zaaksantyna i pałdarko i czepota i awokado i grejpfrut. I wszystko to ma dawać komfort w naszym organizmie. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że oksy, omega, probio to są takie mieszanki, które ja uważam, że powinny być obowiązkowo w każdym domu po to, żebyśmy mieli cały czas dostęp do tych składników aktywnych. OptiProbio, czyli nasz synbiotyk, 18 wyselekcjonowanych zdrowych kultur, aż 450 miliardów w jednej dawce żywych kultur bakteryjnych. Dodatkowo prebiotyk, czyli inulina, fruktooligosacharydy, dodatkowo cała naturalna witamina B kompleks, dodatkowo cynk, selen i jeszcze wielka ilość błonnika. I to wspaniałego, odtłuszczonego z nasion lnu złotego. Tam jest bardzo duża dawka błonnika, proszę pamiętać. Pamiętacie państwo, że wspominałem również o tym, że jest potrzebny cynk i selen. I one są tutaj w bardzo dużej dawce, po to, żebyście państwo mieli aktywną, fajną, łatwo dostępną postać cynku i selenu w związku z ogromną potrzebą występowania tych dwóch pierwiastków u osób z chorobą Hashimoto. Dobrze, czyli zawsze, ale to zawsze w takich dobrostanach, szczególnie w procesach leczenia różnych dolegliwości, polecamy multivitaminę. Super, jeżeli jest to multivitamina łatwo przyswajalna, gdzie mamy i witaminy, i minerały. I muszę państwu powiedzieć, że jest wiele osób, które uważają, że podawanie pojedynczych minerałów i witamin to jest fantastyczny sposób, że my sobie coś tam zdiagnozujemy, wybierzemy, aha, jednego minerału nam brakuje, wystarczy podać ten jeden minerał, będziemy zdrowi. Wybaczcie państwo kolokwializm, dla mnie to jest bzdura. Organizm jest przyzwyczajony do dostarczania do organizmu wielu różnych witamin i minerałów w jednym posiłku. A zatem nie wyobrażam sobie, a bardzo często się z tym spotykam, że ktoś na przykład pożera ogromne ilości magnezu. I to ma być to rozwiązanie dla niego zdrowia. Nie zgadzam się z tym. Organizm powinien dostać multivitaminy i minerały, dlatego że jest mądrzejszy od nas. Bardzo wiele osób mówi, a to się jedno z drugim nie wchłania, a konkuruje i tak dalej, i tak dalej. Na przykład są tacy wspaniali wyznawcy tego, że różnych rzeczy nie wolno łączyć, że na przykład w osobnej kapsułce łykają cynk, a w osobnej selen. Fantastycznie. Problem tylko polega na tym, że jak to połkną, to się w żołądku rozpuści, wymiesza i właściwie obydwa te pierwiastki mają razem. Więc i tak z takimi sytuacjami miałem do czynienia. Więc nie bójcie się państwo podawać do organizmu wielopotencjalne preparaty o szerokim spektrum i bogatym składzie, ponieważ wasz organizm jest mądrzejszy od lekarza. Wybierze sobie to, co będzie najbardziej potrzebował ze składników naturalnych. Dlatego multivitamina i minerały w formie takiej kompilacji, takiej zbieraniny, gdzie są wszystkie niezbędne elementy. I zwróćcie uwagę, że Multisupreme jest fantastycznie zbudowany dla osób z chorobą Hashimoto, bo zawiera cynk, zawiera selen, zawiera żelazo, tak? Rozmawialiśmy na ten temat wcześniej. W otoczeniu kilku kluczowych witamin dla właśnie funkcjonowania
funkcjonowania naszej tarczycy. Tak? No i mamy jeszcze Opti Aloe Bio, czyli nasz aloes, który jest z aloesu zwyczajnego, pozbawiony jest wszystkich negatywnych składników. Bardzo ważne jest, że on jest zawieszony w soku z owocu dzikiej róży, dzięki czemu on zawiera nie tylko substancje, które pięknie łagodzą stany zapalne w przewodzie pokarmowym, ale również dostarcza wielu cennych substancji, które w tym bioflawonoidy z witaminą C, które są w dzikiej róży po to, żebyśmy mieli łagodzenie procesów zapalnych i jednocześnie fajną, taką szybką reakcję organizmu na otaczające negatywne bodźce. Szanowni Państwo, podsumowując, choroba Hashimoto występuje bardzo często. Proszę sobie wyobrazić, że 5% kobiet będzie miało problemy z tarczycą, będzie to choroba Hashimoto. U mężczyzn występuje ona rzadziej, ale w tej chwili widzę, że bardzo często ludzie mają problemy z tarczycą. Nie wiem, czy to wynika z tego, że mamy coraz więcej chemii w otaczającym świecie. Naprawdę to jest bardzo negatywna reakcja organizmu. Zachęcam Państwa do stosowania mieszanek, jakie przygotowaliśmy, czyli tego holistycznego podejścia, czyli mieszania tych różnych preparatów zawierających wysokiej dawki ekstraktów roślinnych, tak jak tutaj dla Państwa przygotowaliśmy, czyli ja zaraz sobie powtórzę jeszcze raz ten slajd. Zobaczcie Państwo, ile różnych roślin jest tutaj zawartych w takim opti-hashi, czyli właśnie holistycznym podejściu suplementacyjnym. Zachęcam również do tego, żebyście Państwo łączyli ze zdrową, zbilansowaną dietą. Jeżeli ktoś ma aktywne Hashimoto, to koniecznie w protokole autoimmunologicznym można poprosić o konsultację jakąś doświadczoną osobę, specjalistę na dietetyki klinicznej, żeby miał doświadczenie w diagnostyce i prowadzeniu osób z Hashimoto i żeby wiedział, co to jest protokół autoimmunologiczny. Także, Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za uwagę. Życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie za tydzień i przypominam, że nasz dzisiejszy webinar jest nagrany i jeżeli będziecie Państwo chcieli porozmawiać z kimś na temat choroby Hashimoto i chcieli mu polecić ekstrakty różnych roślin, zapraszam serdecznie, możecie Państwo link ze strony Edukacja pobrać sobie i polecić osobom, z którą macie spotkanie. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia i do zobaczenia.